Dwa tygodnie na północy Iraku, w Kurdystanie. Przez tydzień siedziałem w okopie i zazdrośnie patrzyłem na południe, gdzie trwały walki. Tworzyła się historia. W Kurdystanie linia frontu nie drgnęła do dnia, w którym upadł Bagdad. Później wszystko potoczyło się z szybkością błyskawicy. Początek kwietnia, okolice dwóch irackich największych miast na północy. Kirkuku i Mosulu. Wszystko zależy od Boga i naszych dowódców. Jeśli oni zechcą, pójdziemy naprzód, choćby zaraz. Jesteśmy gotowi walczyć o nasze ziemię. بس حتى استا لو غندي ديارا بس سليرا ديارانيا حتى او غندي قواتي ما تشوف Wioska za tym wzgórzem nazywa się Dubardan. To jest linia frontu. Wieś jest w naszych rękach, ale oni są tuż za nią, kilkaset metrów dalej. Zobacz, co zostało z mojego domu. Wynieśli wszystko, co się dało. Spójrz tylko. Nic nie zostało. Dzięki Bogu życia nie straciliśmy. To wszystko nieważne. Szkoda dorobku, ale najważniejsze jest to, że żyjemy. Tułam się już ponad 20 lat. Saddam mnie nie lubił. Wyrzucił z rodzinnego Kirkuku. Od tego czasu moim domem jest namiot. Tak.
Powiedzieli, jesteś szyitą, a dla szyitów tu w Iraku miejsca nie ma. Szukaj sobie schronienia w Iranie. To był czas iracko-irańskiej wojny. Niewygodnym nakazywali wyjazd do kraju wroga. Wyrzucili mnie na ulicę, tak jak stałem, w jednej koszuli. Nie dali nawet 5 minut, aby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Bilet w jedną stronę i do widzenia. Tak to się odbyło. W Iranie przez 20 lat nie znaleźliśmy stałego miejsca. Nie pozwolili znaleźć. Irańczycy przenosili bez przerwy z obozu do obozu. 20 lat życia pod namiotem. Dziś to już nawet głupio bym się czuł w normalnym بقينا هنا تقريبا يجي 6 شهور. W Iranie to jeszcze od czasu do czasu trafiała się jakaś praca. Można było jakoś przeżyć. Przynajmniej głodowaliśmy rzadziej niż tu. Ale od czasu, gdy wróciłem do północnego Iraku, nie przepracowałem ani jednego dnia. A jestem tu już 2 lata. Nie ma pracy. Żadnej. Wziąłbym każdą, byleby tylko parę groszy zarobić, ale nie ma. Cóż więc poradzić? Może gdybym miał irackie papiery, ale zabrali, gdy nas z Iraku Hussein wyrzucał. Żeby z głodu nie umrzeć, sprzedają co się da. W tym miesiącu spodnie, w innym sweter albo koc. I w taki sposób jest parę groszy na chleb czy herbatę. Czasem ludzie trochę pomogą. Ktoś da coś do jedzenia. Żyjemy, nie umarliśmy z głodu, czyli nie jest jeszcze najgorzej. Nadzieja nas przy życiu utrzymuje. Zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Uwierz mi, nadzieja to najważniejsza rzecz w życiu. Bez niej dawno by nas już na tym świecie nie było. Gdy wyrzucano nas z kraju, moja rodzina liczyła 5 osób. Dziś jest nas 4. Żona umarła mi 1,5 roku temu. Miała 50 lat, wciąż chorowała. Nie miałem pieniędzy na lekarza. Gdy odeszła, nawet nie miałem za co jej pochować. Zresztą, co będę mówił? Sam widzisz, jak żyję. Przez całe te lata rządów Saddama widziałeś na ulicach tłumy Irakijczyków wykrzykujących różne bzdury, a to, że oddadzą za niego życie, a to, że poświęcą mu swoją duszę, a tak naprawdę żaden z tych krzykaczy nie zamierzał nigdy niczego za Saddama oddawać. Jedni krzyczeli, bo się go panicznie bali, drudzy, bo dzięki tym krzykom opływali w dostatki, ale jutro gotowi będą krzyczeć to samo na cześć kogokolwiek innego. Saddam Hussein, kalem el-mekalem! Saddam Hussein!
Na tę chwilę czekałem 20 lat. Było mi wszystko jedno, czy obalą go Irakijczycy, Amerykanie czy Brytyjczycy. Liczy się efekt. Koniec tyranii. Wierzę, że Irakijczycy potrafią się między sobą dogadać, że nie będzie wojny domowej. Jesteśmy przecież mądrym narodem, narodem, który tyle wycierpiał. Nazywam się Wahad Majid. Jestem majorem w 2. Bagdadzkiej Brygadzie Irackiej Armii. Walczyłem dla pieniędzy. Tylko dla pieniędzy. Popierałem ten reżim, bo płacili to całkiem nieźle w porównaniu z zarobkami innych ludzi. Nie wiem, czy ktokolwiek z moich kolegów oficerów naprawdę wierzył w te wszystkie bzdury o uwielbieniu dla Saddama. Moim zdaniem każdy robił to dla pieniędzy. Nikt go nie kochał? Nikt. W ostatnich dniach już nikt nie walczył. Wiedzieliśmy, że nie ma o co. Żołnierze porzucali broń. Zdejmowali w pośpiechu mundury i przebierali się w cywilne ubrania. Bali się niewoli. Każdy chciał udawać cywila w momencie, gdy do miasta wkroczą peszmergowie. To jest jeden z pałaców Saddama Husajna. Ja tu przyjechałem tylko popatrzeć. Pierwszy raz w życiu, bo do tej pory nawet z daleka spojrzeć w tę stronę nie było wolno. To nie jedyny tu jego pałac. Jak widzicie, prawie wszystko jest rozgrabione. Znikło w mgnieniu oka. Spójrz na te powybijane okna. Nawet ich nie ukradli, tylko zniszczyli. Wiesz czemu?
z wściekłości. W taki sposób wyrzucają z siebie całą nagromadzoną latami złość. Wszyscy w tym kraju dobrze wiedzieli, jak żył Saddam z całą swoją rodziną. Przecież nie jesteśmy głupi. Co prawda, nigdy u niego żaden z prostych ludzi nie był, ale każdy z nich wiedział, ile miał pałaców. Nawet jestem w stanie to zrozumieć. W końcu on był przywódcą tego kraju. Trudno, żeby mieszkał w namiocie jak ja, ale krew mi się burzyła na myśl o wszystkich tych, których wygnano z ich własnych domów tylko dlatego, że nie chcieli go popierać. Przywódca powinien wieść dostatnie życie, ale nie powinien budować swojego dostatku na nędzy i poniżeniu narodu. Z tym nie potrafię się pogodzić. Spójrz, w jakich warunkach ci wszyscy ludzie tu żyją. W tym osiedlu mieszka 60 tysięcy ludzi. Wszyscy nędzarze jak ja. Nie mają nic, a przecież prawie każdy kiedyś miał jakiś dom. Niektórzy nawet samochód. Tego wszystkiego ich pozbawiono. Dostali kopniaka i koniec. Bo nie chcieli Saddamowi klaskać, wykrzykiwać na ulicach, że za Saddama oddadzą duszę i krew. To jedyny ich grzech. Za to muszą cierpieć. Przecież to zbrodnia. Niech on tam sobie ma i ze 100 pałaców, ale powinien był pozwolić żyć innym. Nie pozwalał. Dlatego w taki sposób skończył. Cierpieli wszyscy, i zwykli ludzie, i dowódcy wojskowi, i nawet Saddama ministrowie. Wyobrażasz to sobie? Nawet najbliżsi jego współpracownicy nie mogli powiedzieć tego, co myślą. Wszyscy się bali. Wiesz o tym, że w wojsku na przykład były podwójne struktury? Te drugie po to, aby szybko zastąpić tych, którzy się zbuntowali. Jedna armia się butuje, to zastępuje ją druga. Dobre, co? Zwykły członek prezydenckiej Gwardii Republikańskiej ważniejszy był od ministra. Miał prawo wejść do jego gabinetu i skontrolować jego pracę. Mógł mu wydawać rozkazy. Robił po prostu to, co przyszło mu do głowy. Ci ludzie byli ponad prawem, zupełnie bezkarni. Strach był tak wielki, że nikt nigdy nie ośmielił się powiedzieć publicznie, że nie popiera Saddama. Jak żyję 43 lata, nigdy nie słyszałem czegoś podobnego. W rozmowach prywatnych owszem. Publicznie nigdy nie słyszałem krytyki. Za coś takiego natychmiast lądujesz w więzieniu, a twoja rodzina nawet nie ma szans dowiedzieć się, gdzie jesteś i co się w ogóle z tobą stało. Znikasz. Nikt nie wie, czy żyjesz. Nikt nie ma prawa pytać o ciebie, bo już choćby za to można podzielić twój los. Im potrzebni byli ludzie ślepi i głusi, pozbawieni sumienia, wszystkich ludzkich odruchów. Oni chcieli mojego przyzwolenia na zbrodnie, tortury, prześladowania, korupcję i kłamstwo. Jakże mógłbym się na coś takiego zgodzić?
Doskonale wiem, że gdybym tylko podpisał podsuwaną mi wielokrotnie lojalkę, żyłbym lepiej, ale wolę cierpieć, głodować i marznąć pod namiotem, niż żyć w poczuciu udziału w zbrodniach. Nigdy przenigdy. Wiele wycierpiałem, ale nie żałuję. Wiem, że postąpiłem słusznie. Będąc studentem, było to jeszcze w czasie wojny z Iranem, miałem bliskiego kolegę z tej samej klasy. Pewnego dnia nie przyszedł do szkoły, nigdy już nie przyszedł. Wiele lat później dowiedziałem się, że wpadli do niego do domu i gdzieś go zabrali. Do tej pory nie wiem, co się z nim stało. Nikt nie wie, słuch zaginął. Wiem, że wojna to najgorsze rozwiązanie, bo zawsze oznacza śmierć niewinnych ludzi. Ale ci, co ponieśli śmierć pod gruzami, tak naprawdę nie zginęli od amerykańskich bomb. Oni zginęli z woli irackiego przywódcy. Przecież gdyby on normalnie rządził Irakiem, tej wojny by nie było. To on ich zabił, tak samo jak wymordował setki tysięcy osób w czasie swoich rządów. Przecież to on, nikt inny, posłał kilkaset tysięcy młodych ludzi na śmierć podczas wojny z Iranem, którą sam wywołał. To samo było później w Kuwejcie. Dopiero teraz dowiemy się całej prawdy o tym, ilu ludzi ma na swoim sumieniu. Ta wojna to była konieczność. Zginęło 1000 osób, może 5000, po to, aby nie zginął już nikt więcej. Even Iraqi people do not like American too. Powiem szczerze, Irakijczycy nie kochają Amerykanów. Jesteśmy im wdzięczni za to, że uwolnili nas wreszcie od Saddama, ale nie uważamy, że zrobili to dla nas, Irakijczyków. Owszem, wiem, jakie ponieśli ofiary. Wiem, że wielu z nich zginęło. Ale nie za naszą wolność, lecz za ropę. Saddam dbał o swoje interesy, a Bush dbał o swoje. Wszyscy doskonale o tym wiemy. Nie jesteśmy dziećmi. W gruncie rzeczy przecież nie chodziło o żadną broń masowego rażenia. Zdecydowana większość Irakijczyków nie wierzy w to, że Saddam przy całej naszej pogardzie dla niego miał taką broń. Najbliższe dni pokażą pewnie, że mam rację, choć niewykluczone, że Amerykanie coś tam zmanipulują i obwieszczą triumfalnie światu, oto znaleźliśmy. Ale nawet wtedy nie uwierzą. Bo jeśli Saddam ją miał, to czemu w takim razie jej nie użył, gdy cały jego świat walił mu się na głowę?
Wy, Polacy, wiecie najlepiej, co znaczy tyrania i jak trudno się spod jej wpływu uwolnić. Wiecie, że zmian nie da się dokonać w ciągu paru dni. Na to potrzeba lat, wielu lat. Podobnie będzie w naszym przypadku. Jestem o tym głęboko przekonany. Przed nami daleka i wyboista droga. Przede wszystkim trzeba dokonać zmian w świadomości Irakijczyków. To najtrudniejsze zadanie. Przyzwyczaić ich do życia w zupełnie odmiennych warunkach, wolności, demokracji. Te pojęcia w większości z nas zupełnie są nieznane. Trzeba się tego nauczyć. Nie umieją wyrażać swoich uczuć w sposób pokojowy. Bo przecież przez dziesięciolecia znali tylko jeden argument. But. Widzisz, w jaki sposób dziś pojmują wolność? Można by powiedzieć, wszędzie pierwszy dzień wolności wygląda podobnie, ale ja boję się, że w naszym przypadku sprawy nie pójdą tak gładko, jakby się komuś wydawało. To wstyd. Wstyd. Amerykanie powinni się wstydzić. Dlaczego? Jak to dlaczego? A cóż to wszystko ma znaczyć? No tak, ale czy nie czujesz się wolny? Nie, jest mi bardzo przykro. Z jakiego powodu? Bo to mój kraj. Zobacz, jak wygląda. Czy to jest ta wolność? Naprawdę uważasz, że tak powinna wyglądać wolność? Dwa odczucia. Radość z obalenia Saddama, z tego, że wreszcie udało się nam otworzyć bramy tego więzienia, bo ten kraj był więzieniem dla wszystkich Irakijczyków. Ale radość mąci smutek na widok tego wszystkiego. Dla kogo kwiaty? Dla ciebie. Za naszą przeklętą wolność. Gdzie jest to ONZ? Gdzie ci, co mieli nam zapewnić bezpieczeństwo? Za Saddama nie było dobrze i teraz... Potrzebujemy mądrego, charyzmatycznego lidera, który będzie umiał zjednoczyć ten podzielony kraj.
pogodzić często sprzeczne interesy irackich szyitów i sunnitów z interesami irackich Kurdów. Każda z tych grup tylko czeka na stosowną chwilę, aby skoczyć do gardła drugiej. Wszystko to odbywa się w warunkach niewyobrażalnej nędzy, analfabetyzmu. To nie będzie łatwe zadanie zebrać tych wszystkich ludzi razem, dać im wolność i demokrację z wszelkimi przynależnymi tym pojęciom prawami, a jednocześnie ustrzec się nowych waśni i konfliktów. Wreszcie kiedyś pewnie osiągniemy standard, powiedzmy, Indii. Ale nigdy nie staniemy się krainą powszechnej szczęśliwości, jaką jest Ameryka. Nawet z takim bogactwem pod ziemią, jaką jest ropa, Ameryką nigdy nie będziemy.